Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wjechał do mnie, do mojej stajni, największy dron właśnie z serii Pavo. To jest Pavo 35. Dla porównania chciałem wam pokazać, jak wygląda 30 i 25. Zarówno 30 jak i 25, one noszą rozebrane GoPro. Tutaj mam w tym przypadku rozebrane Hero 6. Natomiast Pavo 35 może już nosić całe GoPro bez konieczności rozbierania. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby było lżejsze, możemy zawsze wyciągnąć akumulator i zasilać ze złącza balansera przez USB-C. Jest taka opcja jak najbardziej. I teraz, czym się charakteryzuje ten dron? W czym jest mocny? Dlaczego warto go kupić? Do jakich przypadków? O tym wszystkim powiem wam dzisiaj. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że Beta FPV mocno wyspecjalizowała się w cineupach, a także w łupach. Ma całą serię Pavo, począwszy od Pavo Pico, gdzie możemy już zastosować VTX, to jest DJI O3 Air Unit, aż po właśnie największy, to jest Pavo 35. I tym dronem zajmiemy się już dzisiaj. No dobra, w takim razie co jest tutaj takiego ciekawego, a mianowicie one sprzedawane są bez VTX-u, czyli bez kamery, bez nadajnika wideo i bez anteny. Możemy dopasować w zależności od tego, na czym latamy, czy to jest Walksnail, HD0, Analog, czy może DJI, czy nawet Vista. To wszystko można tutaj jak najbardziej dopasować. Także płacimy tylko za ramę, silniki i za IO, czyli kontroler lotu, flight controller i ESC, czyli regulator prędkości. Za to płacimy i oczywiście ja tutaj mam też wersję z odbiornikiem, to jest TBS Crossfire, to jest odbiornik Nano z anteną też Mini Immortality, ale możemy też mieć na LRS-ie albo zasilane z radia DJI, czyli PNP. Są trzy wersje, jeżeli chodzi o protokół radiowy. Jak widać, ten dron jest bardzo lekki, on waży w tej chwili 277 gramów, jest tutaj z mocowaniem na GoPro, też ze strapem, z odbiornikiem i z anteną, więc jest leciutkim dronem. Oczywiście możemy do niego dorzucić też pakiet, powiedzmy, ja tutaj mam pakiet 4S, ale on lata na 6S i będzie ważył około 403 gramów. Najlżejszy pakiet, na którym latałem, to był 4S 850 amperogodzin, poniżej 400 gramów, 380 gramów i mamy jakość bardzo dobrą, bo tutaj jest DJI O3 Air Unit. To, co w nim jest charakterystyczne, oprócz niewielkiej masy, to jest bardzo niski profil. To, co wyróżnia tę ramę, ona jest stosunkowo sztywna, a jednocześnie elastyczna. Elastyczna jest wszędzie tam, gdzie ma kontakt, jak zderzak samochodowy, z przeszkodami, ale jednocześnie bardzo mocno trzyma się ramy, bo ma tutaj mocowania, takie słupki w kształcie litery Y, wykonane z aluminium. Cztery mamy takie mocowania, ramy do siebie. Montuje się bardzo łatwo, mniej więcej zajęło mi to około pół godziny, jeżeli chodzi o montaż. Ja wcześniej jeszcze sobie tutaj pokrywałem lakierem PVB 60, bo mamy teraz warunki śniegowe. Jeżeli chodzi o montaż O3, trzeba zamontować go w taki sposób, żeby było dojście do zarówno przycisku bindowania, jak i do złącza USB-C. Jak ja to robiłem? Otóż montowałem to złączem USB do góry C, prawda? Mamy w zestawie też te śruby do zamocowania Air Unitu i stosunkowo łatwo się robi, nie jest to skomplikowane. Żeby zamontować DJI O3 lub inny VTX, musimy rozkręcić sobie śruby 2, 4, 6, 8. Następnie podzieli nam się ta kanapka na dwie części, na płytę tą górną, plus do tego osłony. Na górze mamy też zamontowane od razu silniki, plus do tego jest IO zamontowane i złącze też XT60 w tej przedniej części, co ciekawe. Więc złącze XT60 wchodzi nam w ten sposób. Jeżeli chodzi o kamerę z VTX, ona tutaj trzyma się na damperach, więc mamy
amortyzację, nie jest to na sztywno zrobione, jest też mocowanie na GoPro, co ciekawe. Nie jest to wydruk z TPU, tylko mamy już injection molding, czyli na wtryskarce te części, takie jak mocowanie kamery i mocowanie GoPro. Jak popatrzymy na samego CineWhoopa, zwróćcie uwagę, że kamera jest w przedniej części, ona jest mocno wysunięta do przodu, dzięki czemu też nie widać tych osłon. A jednocześnie akumulator możemy zamontować troszkę bardziej z tyłu. Pasek jest tutaj bardzo delikatny, jeżeli chodzi o mocowanie pakietu. Rekomendowane pakiety 6S 1100 mAh. A oczywiście można latać na większych, ja latałem nawet na 1800, już było trochę ciężko i mało miejsca, ale spokojnie sobie radzi, to jest bardzo mocny dron, w stosunku do masy ma bardzo dużą siłę ciągu, on ma współczynnik taki jak 5-calówki, czyli mniej więcej to jest współczynnik 9 do 4 do 1. Rekomendowane akumulatory to są Lava, te, które ma Beta FPV w swoim zakresie, w swojej stajni, 1100 mAh 6S, ale najlżejsze, na jakich latałem, to jest 4S 850 i całkiem dobrze sobie radzi, oczywiście do spokojnego cruisingu. I słuchajcie, to co jest bardzo ciekawe, że ten dron może latać zarówno spokojnie we wnętrzach, na przykład z rozebraną kamerą GoPro i z małym pakietem. Możemy też ustawić sobie profile do spokojnych lotów, a także do lotów agresywnych, szybkich, przy pakietach 6S, nawet do freestylu, i on sobie naprawdę dobrze radzi. Patrząc na silniki, tutaj ma silniki Lava 2006 2400 kV. Całkiem mocne silniki, one spokojnie są w stanie po pierwsze zapewnić bardzo szybkie loty, po drugie on ma dużą rezerwę mocy, on naprawdę daje czadu przy punchach i też jedno, nie zgubimy motocyklisty, są to bezpieczne, stosunkowo bezpieczne loty, czy przy chasingu motocykla, czy przy chasingu na przykład sportowców, czy łodzi, czy też na przykład samochodów. Ten dron jest bezpieczny, a zarazem jest bardzo mocny i ma mega potencjał. Tutaj zastosowano IO z procesorem F722 i mamy tutaj 6 portów UART, czyli możemy sobie spokojnie zamontować jeszcze dodatkowy buzzer czy GPS. Ma też bardzo ładne LEDy, ja zaraz podłączę go i Wam pokażę. Natomiast to co jest też ciekawe, że ma wtyczkę na cyfrowy VTX, wyjście na odbiornik, ja tutaj mam też i wyjście do LEDów. To jest wszystko w tym małym pakiecie. Welcome to Tango 2. LEDy to widać od razu, jak to fajnie wygląda. Tak sobie je wyłączamy. Bardzo łatwo, jeżeli chodzi o konfigurację w Betaflight. W trybach musimy zdefiniować user 1, user 1 i dany switch mu przełączamy. Ja tutaj mam ten, gdzie jest buzzer. To sobie też przełączyłem w tym połączeniu skrajnym. Tu jeszcze wracając do IO, to o czym chciałem powiedzieć, rozstaw 25,5 na 25,5, czasami zaznaczony 26 na 26. Jest tutaj sporo miejsca, wszystko się mieści bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o bindowanie, łączenie z Betaflight i też jeżeli chodzi o bindowanie z goglami, tu nie było żadnego problemu. Jest miejsce, trzeba mieć najlepiej wykałaczkę. Daje radę. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o loty tym dronem, jak się nim w ogóle lata, jest bardzo lekki. On w rękach wydaje się takim cherubinkiem lekkim, ale jednocześnie jest bardzo mocny. Przez te silniki i zasilanie o wysokim napięciu, no 22 V to już jest spore napięcie, czyli 6S, on ma sporą moc. Jeżeli chodzi o IO, tu jest 35 A przy obciążeniu ciągłym, przy prądzie ciągłym, więc to jest też wystarczająca wartość. W zależności od tego, jakie pakiety zastosujemy, tak on nam się będzie spisywał. I to jeszcze o czym chciałem powiedzieć, że on może być ustawiony pod takie spokojne loty, tak jak mówiłem Wam wcześniej, pod cruising taki nawet we wnętrzach, jak i po loty
loty agresywne. Można ustawić sobie, jeżeli latamy w różny sposób, dwa profile w Betaflight i w zależności od tego, co wykonujemy, jaki temat, jakie loty, tak sobie przestawić pod nasze aktualne preferencje. Ewentualnie bardzo ładnie też można pograć pakietami, czy to 4S, czy 6S i masą i napięciem pakietów. Też nam to bardzo ładnie działa. No i teraz pytanie, czy on jest warty w ogóle zakupu? Uważam, że jest dosyć ciekawy. Jeżeli myślisz o tym, żeby mieć na początek jednego drona, to jest fajna opcja, dlatego że po pierwsze, możesz do niego dać całą kamerę, czy to jest GoPro, czy to jest DJI Action, czy może Insta360, więc nie musisz rozbierać kamery i dodatkowych, po pierwsze, środków, ponosić i ryzyka, tak jak ja tutaj przy Pawo 30. Po drugie, możesz go kupić taniej, bo jeżeli masz więcej VTX-ów, na przykład latasz tylko na analogu, albo latasz na HD0, możesz przełożyć sobie kamerę VTX, antenę i robi się to bardzo szybko, więc pod tym względem to jest jego duża zaleta, że nie trzeba za każdym razem inwestować w całość, tak jak jest w innych firmach, gdzie nie możemy kupić. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie, że mamy regionalną gwarancję na Air Unit, na O3, i często jest tak, że jeżeli kupujemy w Azji, w Chinach bezpośrednio drona już Bind and Fly, w tym momencie, jeżeli coś nam się stanie z Air Unitem, to mamy problem z gwarancją, trzeba odsyłać go w Chinach, bo DJI ma gwarancję regionalną. A jeżeli kupimy go w Europie i mamy jeden Air Unit, ze względu na cenę jest to całkiem uzasadnione, w tym momencie ta gwarancja nam zostaje, a jednocześnie te koszty, nakłady jednorazowe nie są takie duże. Możemy przełożyć go na przykład do Pawo Pico, czy do Pawo takiego jak na przykład 20, czy 25 V2, czy może do 30. Tutaj też jest możliwość, oczywiście jest trochę więcej zabawy, ale jest też możliwość przełożenia Air Unitu O3 do 30. Także pod tym względem wygląda to naprawdę fajnie. Słuchajcie, więc tak patrząc na samo wykonanie i na loty, i na to, co tutaj nam dostarcza w cenie, bo ten dron kosztuje około $270, w zależności od wykonania i tego, na jaki odbiornik jest, około $270 kosztuje na stronie BTFPV, więc nie jest specjalnie dużo. Uważam, że dostajemy naprawdę sporo w tej cenie, bo mamy i dobre, i bardzo dobre IO, i świetne silniki, i dobrze dopracowaną ramę, mamy niski profil, drona, który jest wszechstronny, może latać mocno, a może latać delikatnie, i nosić GoPro, latać z różnymi pakietami, a możemy się na nim uczyć też, i też jest odporny na kolizje przede wszystkim, bo dakty są tak dopracowane, że są mocne, one są sztywne tam, gdzie trzeba, w locie on nam się nie gnie, ten dron, a jednocześnie w przypadku kontaktu z przeszkodami on pięknie nam to amortyzuje, ten impact, więc pod tym względem to jest też jest fajne. Oczywiście chciałoby się trochę więcej, ja myślę, że jest parę rzeczy do dopracowania, ale nie są, to są jakieś detale typu może trochę szerszy pasek, ja wiem, że oni tutaj schodzili z masą jak najbardziej. Jest trochę takich detali, które można by poprawić, ale tak czy inaczej na dzisiaj uważam, że to jest jeden z ciekawszych modeli. No i przede wszystkim budżet też nie jest wielki, bo nie musisz za każdym razem kupować VTX-a, tylko możesz sobie kupić właśnie wersję taką bez VTX-a i to każdego Pawo. Dzięki temu ten budżet nie jest tak mocno obciążony. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o loty, wyglądało to bardzo dobrze. Ja najciekawsze czasy lotu osiągałem na pakiecie 4S 1500 mAh. Nie mam wszystkich pakietów tutaj, nie mam 6S specjalnie. Latałem na 6S na większej pojemności, bo na 1800 mAh. I spokojnie, nie dość, że unosił, było miejsce jeszcze na GoPro i radził sobie całkiem dobrze. Zaimpregnowałem go, tak jak powiedziałem, płytkę zaimpregnowałem lakierem PVB 60, żeby na śniegu się nic nie stało i lata naprawdę nieźle, radzi sobie całkiem fajnie, można go zarekomendować jak najbardziej, także link zostawię w opisie pod tym filmem, zapraszam Was bardzo serdecznie też do podzielenia się przemyśleniami swoimi w komentarzach, no i widzimy się w kolejnym epizodzie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!